Siema, tu Majki, witam Was. Farming Simulator 2017 na mapce Górale V5. Zapraszam Was do 13 odcineczka, więc dzisiaj zajmiemy się sprzedażą kiszonki na biogazowni i kupnem nowego pola. Więc zaczynamy. Ogień. O kurwa, o kurwa. No to gramy realnie, żeby nie było. Podejrzewam, że dużo nie będzie z tego łych. Z 3 łychy pewnie maksymalnie. Ja znam życie. Więc zaczynamy sprzedawać. Mam nadzieję, że mógł się nagrywa. Nie wiem, czy zdążymy jeszcze sprzedać wszystko na odcinku, czy nie będziemy musieli się jakąś jeszcze pracą na odcinku zająć, ale mi się wydaje, że się zajmiemy może kultywatorowaniem nowego pola, a później może siewami na nim, nie? Ale chyba sprzedamy szybciej niż odcinek. Chociaż hajsu nie ma jak lodu. Ale zawsze trochę hajsu więcej zarobimy na tym. No to lecimy sobie. Normalnie jak nie ma obciążnika z tyłu, to miota im jak szatana. Więc mam nadzieję, że niedługo wam ten odcineczek wrzucę. Jak wam się podobają inne odcineczki, widziałem, że wyświetlenia są. Się bardzo z tego cieszę. Teraz to tylko profeska, nie? Zero lamienia. Tylko profesjonalna gra. A jak? Na bogato. Dobra, lecimy. Jeszcze podniesiemy. Jak mam łychę przy ziemi, to aż przednie kółka są w górę, nie? Nie można skręcać. Polecimy sobie ze środeczka. Realizm. Hasik sobie leci. Oczywiście. Zatrzymy się do tyłu, żeby nie było. Lipę, lipę, lipę i... No to chyba będzie już ostatnia łycha i się zajmiemy kupnem pola. Nowego pola. Trzeba rozwijać naszą gospodarkę. Jak wam się podoba sosnówka? Piszcie w komentarzach. No jeszcze będzie... Pół łychy pewnie. Wgrałem nowe modyfikacje do gry, wam pokażę, jaka fajna. Trochę dostarcza realizmu gry. Ładnie żre kiszonkę. Niech przerabia.
Wreszcie doczekała się sprzedaż tej kiszonki, bo wreszcie sfermentowała. Już tyle odcinków nie mogłem się doczekać, ile hajsu za to zarobimy. Ale w miarę widzę, że ładna cena kiszonki. Uaj to. Nie za dużo ostatnia łycha miała. Silos paszowy jest pusty. Już musiał zeżreć. A jest za tą łychę to tam 260 ileś dolarów. Tam dupę nie rywa. Lecimy sobie na farma. Żebyśmy sobie nic nie przypierdzielili. Dzwonu nie zaliczyli. Moje mordki. No to lecimy. A koguta nie zapalimy. Jedynie co sobie możemy przednie drzwi szybę otworzyć. No coś słabo otwierana ta szyba. Chyba gdzie za głośno. Ale boczną czemu nie uchylić? Co mi szkodzi? I lecimy. Lecimy. Będzie zawsze trochę przewiewniej w kabinie, bo to stary ciągnik nie ma klimatyzacji, ale myślę, żeby sprzedać, dołożyć i kupić te... O! Te czwóreczkę. Widzieliście? Teraz na farmie uruchomiłem sobie mod pociągnie. Zawsze bardziej realistycznie wygląda. No nie jedzie. Kurde, się by było chwyca, to lipa. Lipa. Ale nie ma opcji nawet. Zajmijmy się jeszcze kultywacją pola, albo siewem nowego pola. Mam dopiero 7 minut odcineczka. Ja chyba skultywatorujemy sobie. Wiem, że te odcinki dla was są nudne, więc po kultywacji zasiejemy nowy rodzaj uprawy. Dowiecie się jaki to będzie. Wiem, że jest bardzo wysoka cena z tej... tej uprawy. Tak widzę, że chyba nie skręcili w odpowiednim momencie. Znowu chyba sobie pociśniemy pole standardowo. Chyba dotrzemy na farmę tą drogą, co jak sądzicie? Teraz jak nawet przepierdolimy w drzewo, to i tak się łycha zegnie. A to jest mało ważne. Bo zbłądziliśmy chyba. Ale przy okazji widzimy trochę mapuni. Najprostsza droga do farmy, a my błądzimy. A tak jest, jak rzadko się gra. Bo się tylko gra na odcinki. Ale ten deszcz chyba nie jechałem, mi się wydaje. No ale chyba widzę już czekaj. Przejazd. Teraz tymi pociągami to jest niebezpiecznie. Że nas nic nie pierdolnęło na torach. Jakieś pendolino. Jedziemy dalej. No jak? Jak jedziesz, gnoju? Jak nie umiesz jeździć, to w ogóle nie jeździ. Dobra. Skręcamy chyba koło tego... Czekaj. Kurwa, co ten baran tak trąbi? No i kurwa, nie wiem gdzie jechać przez barana głupiego. Ale już wiem gdzie jestem. Jestem na gospo.
Więc teraz się będę wahał nad zakupem. Powiedzmy dwóch pól. Czy przy gospodarce, czy kupić pole za gospodarką? Wow, wow. Te. Pojedziemy przez skróty. Co to jest jakiś obiekt? OSP. Ha, ha, ha. To chyba wam powiedzmy, że... Dobrze idzie. Kitobello. Gitara. Tu mamy stoneczkę. Oto jedziemy. O, pociąg, pociąg. Z daleka na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, tylko nie do Warszawy. Ale to jest mało ważne. Zbłądzilim, ale znaleźlim drogę. Tak błądzi mi 11 minut, że zbłądziliśmy. Nie zatrzymuję się, bo już przejechał. Mam nadzieję, że drugi nie będzie jechał. Ślicznie. Tam jest jakiś skup. I kierunkowskaz. I kręcimy na farmę. Albo opcję kupić to pole. Ale co to jest na nim? On już coś się zasiania, nie? Albo kupimy sobie chyba za farmą. Standardowo koło tamtego pola. Może weźmiemy pług. I zrobimy sobie dwa pola, takie duże. Takie jedno duże pole z dwóch. No to też się nadaje do chyba kultywacji, ale zobaczymy ile cena kosztuje. 56. Zobaczymy ile tam to kosztuje. Grałbym z tym za to pole. Kurwa, 56 to nie dostaną. Że tamto będzie tańsze, to może bez lipy będzie. No tyle hajsu tam nie mamy. Jeszcze coś musi zostać na czarną godzinę. A utrzymanie maszyn. O, nie zostanie, będę zostawiał ciągnik na chodzie. O, no to bajunia, kupaj. Więc tą jakąś uprawę trzeba to najpierw skultywatorować. To jedziemy po kultywator tyłem, a jak? Trochę będzie wolno. Kurwa, jaki ten bieg wsteczny jest za wolny. Dobra, lecimy przodem. Mi się wydaje, że zrobimy odcinek. Mi się wydaje, że tylko odepniemy przednią łychę. Szczerze, która nie będziemy odczepiali. I myślę, że zasadzimy nową prawę, nie? No kurwa, muszę tą łychą wszędzie haczyć. Noż. Co za patola? Patola normalnie. No podczep się, no. Dobra, łychę zostawimy koło myjki. Nie, kultywator tylko łychę. No jest z narzędziami, dobra. No to lecimy na nowe pole. I myślę zasadzić sobie soję. Bo najdroższa wychodzi. Siemnik do soi mamy, zbierzemy to normalnym headerem. Tylko nie wiem, czy bez przedniego obciążnika normalnie damy radę, ale powinniśmy chyba dać radę. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że zmieścimy się na polu, nie? Z pracą w polu w czasie. Dzisiaj w nocy wam postaram się wrzucić
bonusowo, a jutro prawdopodobnie będę wrzucał sobie wam, powiedzmy, odcineczek. Do Sosnówki, nie? Mam nadzieję, że wam się spodoba odcineczek. Trochę pracy będzie na tym. A w ogóle Fendzik już dawno w polu nie robił. Powiedzmy, te pole w miarę jest duże. Jak zasiejemy sobie soję, zbierzemy to nimi w chuj hajsuni. Jak nie zdążę na tym odcinku, to prawdopodobnie będę robił następnym, albo sobie ten odcinek przedłużę do 30 minut, nie? Zobaczymy, pożyjemy. Poprzeczneczki zostawione. Polecimy bardziej sobie realnie. Myślę, żeby sobie może z kamerką pokombinować coś. W następnym odcineczku. Kąt widzenia 60 zrobić. Teraz nie będę się bawił w to w ogóle, nie? Tak, żeby bardziej było realistycznie, nie? Chyba wam powiem, że tam przez to błądzenie na mapie nie starczy nam czasu. Myślę, że ten ciągnik jest za wolny. Zawsze można drugi odcinek z tego nagrać, nie? Albo zrobię to poza odcinkiem, a w następnym odcinku zrobimy sianie soi, nie? Czy was nie męczy z tym kultywatorowaniem, nie? Ja sobie z chęcią zrobię to poza odcineczkiem. Proszę, mamy z 12 minut. Mogę trochę ten odcineczek wam przedłużyć. Jeszcze zrenderować wam odcineczek. Muszę jakoś ten montażyk też jakoś poprawić inaczej. Muszę coś pododawać jeszcze do montażu. Może fanpage'a zrobić. Ej, tam myślimy, myślimy. Ale lecimy. Ogień. Minut oczywiście. Ślicznie nam to idzie.
Jak widzicie, u góry są beleczki z pszenicy porobione. Ten odcinek, który się nam nie udał na serii, bo mi się oczywiście głos nie nagrał. No jak to kuwa, jak to złośliwość komputerów. Teraz sobie poprzeczniaczkę zrobimy na końcach. O, 10 minut. O, powinniśmy się wyrobić z czasem. Hajsu też nie ma za dużo, ale mamy nowe pole. Jesteśmy posiadaczem nowego pola. To chyba jest dobrze. Gospodarkę trzeba rozwijać, nie? A nie stać ciągle w miejscu. Myślimy, że za następny hajs kupimy jakieś dodatkowe maszyny. Chyba, że pójdziemy w krówki. Tylko tam też jest temat gruby, bo tu trzeba kiszonkę mieć, trawę. Chociaż już sumę mamy, nie? Albo w owieczki. No to chyba owieczek nie ma. W naszym gospodarstwie akurat byśmy chcieli jechać na inne gospodarstwo. Przepraszam, jakieś urządzenie mi się rozłączyło od komputera. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam ten dźwięk. Lecimy sobie dalej. Musimy trochę kombinować na drodze, pozawracać. Jak widać, że już kultywator też mamy za mały, by się większe narzędzie przydało. Żeby więcej obejmował, ale z czasem się kupi. A może jakiś kredyt pierdolniem, co na nową maszynę. Ten ciągnik już mnie trochę znudził, szczerze. I teraz trzeba uważać, żeby jakieś pendolino na mnie zmasakrowało naszego ciągnika, nie? Naszej maszyny rolniczej. Widzę, że dużo serii już też na tych góralach V5 wyszło. Chyba najlepsza polska mapa. cztery minuty. Kurde, ale chyba zdążymy. Mniej gadania, więcej roboty. Także sprzedam tego fędzika. W następnym odcinku już się pojawi te czwóreczka. Tylko muszę zobaczyć, ile ta czwórka ma mocy, nie?
Żeby musi interesował mnie tour do te czwóreczki. Ile by kosztował. By mi się dało sprzedać Fenda w dobrej cenie. I że jeszcze mi starczyło na tę czwórkę i na koparkę, no to bym był naprawdę fascynowany. Jedzie, o, jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Muszę się teraz spojrzeć, ile za ten czynnik by chcieli. To nawet może wspólnie spojrzymy. Czy może coś trzeba sprzedać. Chyba, że na odcinku gdzieś kredyt zaciągniemy, później się ten kredycik będzie pomału spłacało. Może pójdziemy już w krówki, o, w karmienie krówek i tak dalej. Jeszcze 6 minut. Picobello. Praca się robi, a jak? Jakoś to idzie, jeszcze poprzeczniaczki i nara 5. Zabiera? Dobra, zabiera. Elegancja. Jeb z tymi drzwiami. Jak w PKS-ie. W starych autobusach, autosamkach. Jeb z tymi drzwiami. Aż kierowcy się wkurwiali. No to teraz lecimy z poprzeczniaczkiem. No i będziemy kończyli odcinek, nie? Bo i tak już nagraliśmy 28 minut, a mieliśmy nagrać 25, ale już się ujebał ten ciągnik. No ja pitole. Chyba na tą wodę nie zarobię. Ale jakby był czysty, to znaczy, żeby nie pracował, nie? No tak, tak już jest. Na to nic nie poradzę. 28 minut odcinka, a 4 giga mi wyszło, nie? O jest. Makabra, 4 giga. Ile będę czasu to renderował? Renderingu podawał. No jeszcze tą stronkę zrobimy sobie. Takie większe poprzeczniaczki zostawiliśmy, jakby coś. I się zajmiemy sianiem sobie. Mam nadzieję, że nie spadnie. Jak będziemy siali. Bo tak jest, jak zawsze czegoś na polu nie mamy, to wysoka cena, zaczynamy siać albo sprzedawać, to już cena idzie w łeb, spada w dół, nie? To zawsze tak przejebane wam mówię.
to zjedziemy zaraz na formę i będziemy kończyli odcineczek, bo już nawet 20 sekund przekroczyliśmy odcineczka, na 20 sekund dla was to jest mordeczki nic. Mógłbym nagrywać godzinę, ale jak tam, co tu w godzinę robić na odcinkach? No to kultywatorowaliśmy, albo powiedzmy stależowaliśmy, zjeżdżamy na farmę. Kurwa ty, ja myślałem, że tu przejdę tędy. A tu płot, jo. Ale muszę jeszcze tą obczoić oborę, jak ona wygląda. Bo w miarę fajna obora. Może wam na odcinku pokażę jeszcze tą oborę i będziemy kończyli odcineczek. Czekaj. To podjeżdżamy. Opuszczamy kultywator. Zamykamy drzwi, okno jedno, zamykamy drugie okno. Zobaczy coś. O, taczka. Łe, no bajunia, to lata. Jebs, kurwa. I światełko zapaliliśmy. Elegancja. Wam powiem, że oborka fajna. Więc tylko musimy króweczki kupić i zacząć holować. Jak widzicie beleczki. O! Widzieliście to? Jeszcze raz wam pokażę. Po prostu... Kiuchi na falmie. Chyba za blisko postawiłem, ale to nic. Subujcie, komentujcie, łapkujcie. Nara.